Najlżejsze buty z całej mojej serii to właśnie Adidas Adizero Decoi 2M. Buty są genialne. Dlaczego? Postaram się przybliżyć podczas krótkiej prezentacji. Na początku przeczytam reklamę, wizytówkę tych butów na jednych ze stron w internecie je sprzedających. Cementuj swoje dziedzictwo i wyznacz swoją ścieżkę do chwały dzięki butom do biegania Adidas Adizero Decoi 2. Pragnę dodać w tym miejscu, że teraz często będzie się pokazywać seria Adizero. Adizero to jest cały klucz do zrozumienia biegania firmy Adidas. Dedykowane etiopskiemu miastu, w którym narodziły się światowe legendy lekkoatletyki. Dzięki wyjątkowej wydajności tych butów zyskały sławę jako buty lekkoatletyczne bez kolców, co czyni je idealnym do intensywnych i szybkich biegów. Tak, nazwa tych butów od miasta Etiopii. Proszę wiedzieć, że Adidas mocno sponsoruje tę reprezentację. Kenia to Nike, natomiast Etiopia Adidas. I rzeczywiście te buty, które ważą około 160-170 gram, może w tym rozmiarze więcej, są zupełnie lekkie. Przypominają obuwie lekkoatletyczne, a takie wcale nie muszą być. Służą do szybkich biegów, ale należy też wiedzieć, że nie mają praktycznie żadnej amortyzacji, więc to nie jest najlepsza opcja, aby robić w nich wiele kilometrów. Charakterystyczne cechy butów zaraz przeczytam, a także omówię od siebie. Cholewka tych butów szybko pokazuje ich atletyczne DNA dzięki siateczce Celermesh. To też jest stosowane przez firmę Adidas, przezroczysta cholewka, siateczka, która powoduje, że jest odpowiednia cyrkulacja powietrza w połączeniu z dobrymi skarpetkami, noga odpoczywa, tak to mogę powiedzieć, no bo to nie jest to, że się nie poci, właśnie pocą się stopy, ale wilgoć jest przekazywana na zewnątrz. To jest bardzo ważne podczas biegania, żeby był komfort stopy i do tego służą tego typu cholewki. Dobrze. Wysokowydajny współczynnik kształtu dopasowuje się anatomicznie do stopy, a koronkowe zamknięcie utrzymuje buty zawsze na miejscu. Podeszwa środkowa Bounce, te buty zapewniają imponujący zwrot energii przy każdym kroku. Myślę, to przesada. Akurat podaje tutaj strona tę informację, a ja tu mam ten torsion system. Także bardziej tutaj bym się trzymał tej informacji. Niski spadek zapewnia bardziej naturalne dopasowanie tempa biegu, a gumowa podeszwa zewnętrzna Adria zachowuje wyjątkową wydajność w każdym terenie i doskonałą odporność na zużycie. Buty nadają się na tory treningowe oraz sam raz na drogi i ulice miast. Są lekkie, przewiewne, ze sprężystą amortyzacją pod stopami. Moim zdaniem te buty największą mają rolę, jeśli chodzi o ich wagę. Przyznam, że biegając ich po prostu nie czuję. Są wygodne i proszę bardzo, to w kolorze już używanym. Intensywny kolor żółty. One są niskie. Te jeszcze nie używałem, bardziej nadają się na biegi niedzielne. Biały kolor, srebrne paski, bardzo ładne są, jeśli chodzi też o wygląd. Tu mamy bardziej odważną tonację, czyli na pewno będziemy mocno widoczni podczas naszych biegów. Buty zupełnie udane. Tak się zastanawiam, czy mamy lżejsze Nike. Nie, nie. To są rzeczywiście obecnie moje najlżejsze buty w całej kolekcji, jaką posiadam, czy to firmy Adidas, czy Nike.
Zapraszam na kolejny odcinek. Znowu coś będzie ciekawego.